Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny filmik, a jestem Szczypca. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na Paliolowie, jak widzicie jestem u siebie na chacie, ponieważ tutaj jak zwykle zaczynam odcinki, w sumie nic się tutaj nie zmieniło. Oczywiście na samym starcie proszę was zostawienie opinii w górę, bo w poprzednim odcinku zostawiliście ponad 7000 łapek w górę. Dla mnie to jest w ogóle szok, dla mnie to jest mega dużo, nie? Więc jakby ja wam bardzo za to dziękuję, widzowie. Widać, że jesteście potężni, że jak chcecie to potraficie zostawić naprawdę masę łapek w górę. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzę waszą moc. Kto teraz zostawi łapkę w górę, ten jest po prostu totalnym szefem. I jak zostawisz łapkę w górę, no to prawda, na ostatnim odcinku obiecałem wam, że jak zostawić łapkę w górę, to zdacie szkołę. I na pewno zdacie, ja w to wierzę, że zdacie szkołę. Ale dzisiaj nie będę wam takiej jakby wciskał wam żadnego kitu, po prostu powiem wam, że jak zostawicie łapkę w górę, to po prostu ja będę szczęśliwszy, nie? Więc uwaga, cel na dzisiejszy odcinek 8000 łapek w górę. 8000, jak damy radę, to naprawdę będę mega szczęśliwy i wam za to, prawda, serdecznie dziękuję. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, mam pewien plan, ponieważ jak wiecie, Yeti mi zaczął tutaj grozić, jak dostaliśmy to wiadomość, zresztą przypomnijmy sobie, tu dopisałem W, nie wiedzieć dlaczego, zapłacić za to, co zrobiłeś, tyle drita, no to ale tam a propos tego, że ja mu zrobiłem syf i napisał, że jeżeli nie sprowadzę z powrotem chłopaków do więzienia, no to spotka mnie coś o wiele gorszego niż bomba na plecach. I teraz słuchajcie, widzowie, ja pomyślałem, że nie mogę tak tego zostawić, ja nie mogę czekać na moment, w którym coś mi się stanie, to po prostu wiecie, to jakbym tak czekał na ten moment, to byłbym głupi po prostu, więc ja muszę działać. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę włamać się do bazy Yetiego, pójdę włamać się do tego miejsca, w którym on miał ten swój zamek, ale nie mogę tam pójść sam, dlatego postanowiłem, że dzisiaj, znaczy nie postanowiłem, a już umówiłem się z Bzykiem na to, żeby się po prostu ze mną spotkał na moście tym obok mnie, żebyśmy tam poszli i z nim pogadali, ale zanim pójdę i mu powiem, o co chodzi, to najpierw wam wytłumaczę, żebyście już wiedzieli, zobaczymy jaka będzie jego reakcja, mam nadzieję, że się zgodzi. Powinienem tam gdzieś czekać już powoli, nie wiem, patrzę przez okno, ale chyba go tam jeszcze nie widzę, więc chyba go tam jeszcze nie ma, ale zaraz tam musi być, gdzieś tam koło tego, gdzieś tam po prostu. No nieważne, w każdym razie plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że włamujemy się tam, ale nie normalnie, po prostu włamujemy się tam w taki sposób, że Bzyku idzie jako policjant, ja idę jako ja, wchodzimy do środka, no i w razie jakby nas Yeti przyłapał, no to mówimy, że Bzyku mnie złapał, że po prostu przyniósł mnie do więzienia i tak dalej, tak żeby nie było żadnego przypału, wiecie o co chodzi, bo nie chcemy przypału, nie chcemy, żeby tu się cokolwiek złego wydarzyło, więc taki jest plan. No i po prostu szukamy jakichś informacji, które nam pomogą ogarnąć, co Yeti planuje i może uda mi się przygotować na jakimś ewentualny atak z jego strony szybciej niż jest to jakby... O, tam jest Bzyku, patrzcie, siedzi se na tym, dobra. Halo, Bzyku! Jo, witam policjanta! Uszanowanko? Salut! Oła, dobra, siema. Proszę zasalutować. Salut. Tak go, salut. No dobrze, to salut. W każdym razie dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, chodź, musimy tutaj porozmawiać. Tu no najlepiej, właśnie, tak, właśnie. Żeby nikt nas nie podsłuchał, więc chodźmy do swojej rybackiej chaty. Dobra, ja nie wiem o co ci chodzi, ty, ja nie. O, chodź tu. Dobre. Chodź tu, tu można pogadać sobie na spokojnie. Patrz, a widzisz tą dziurę? Stań tutaj. Chyba owce były. Nie, bo tam owce były. No. Nie, to były. Chyba ktoś zakopał, było trochę owiec. Dobra, nieważne, w każdym razie sytuacja jest taka, patrz, o, mamy tutaj nawet siedzenie, patrz. Chcesz się siąść? Jest. Wiesz co, mogę, trochę mnie boli pupcia. Siądźce. A już ci tłumaczę, o co chodzi. Sytuacja jest taka, potrzebuję twojej pomocy jako policjant, ponieważ chciałbym włamać się do bazy Yetiego. Do bazy Yetiego. Tak, tylko wiesz, jakby sytuacja jest taka, że ryzykujemy trochę idąc tam, nie? Bo jeżeli on nas spotka, że się tam włamujemy, no to i ja i ty mamy przesrane, nie? Więc po prostu sprawa jest prosta. Ja idę, ty idziesz i jeżeli nas Yeti przyłapie, to po prostu mówisz, że o, że ty mnie złapałeś i przyprowadziłeś mnie tam jako, prawda, więźnia. I ja mówię, ja mówię, że spoko i wtedy Yeti mówi brawo, tobie klaszczę, a ty mnie gdzieś tam wypuszczasz i mówisz, że ci uciekłem. Okej, ale... Dobra, ale wiesz co, coś mi się nie podoba. Dlaczego ty, jako... Ja jestem policjantem, czemu ty do mnie do takich rzeczy przychodzisz? Bo ja wiem, że ty jesteś, wiesz, że ty jesteś tutaj, prawda, chorągiewą. Jesteś, prawda, zmanipulowany przez Yetiego. Wiesz, wiadomo, ja jestem świadom tego, nie? Tylko po prostu uznałem, że znalazłem minimalny procent, prawda, w tobie jeszcze, prawda, normalnego Bzyka, który by pomógł koledze, no. I uważasz, że ci pomogę, tak? Uważam, że zdradzę Yetiego. Tak. Dobrze, to masz rację, tak, to ci pomogę. No to świetnie, taki jest plan. Ogólnie chcę iść tam to przeszukać z tego powodu, że no, myślę, że możemy tam znaleźć coś, co nam by się mogło przydać. Chyba, że masz jakieś informacje o czymś, co by nam się mogło przydać. Wiesz co, ja nie mam pojęcia. Ja ci powiem tylko tyle, że no Yeti jest troszeczkę, że tak powiem, na mnie zły, bo uciekł z więzienia. Co ty tu masz? W ogóle ty to tutaj jakby ulepszałeś kiedyś jakoś? Kiedyś używałem. Tutaj, pa, nie ten wiem, diament pierwszy, on dalej tu jest. To jest duże tego. Tego to ja nigdy nie widziałem nawet. Jak to nie widziałeś tego? A wiesz, że to jest tajna baza? Tylko nie wiem, gdzieś tutaj. Co? W tym miejscu. Pa.
A wstęp zbrojony, ta. Tada! Co? Co takie rzeczy? Dobra, nieźle, Palionowo ma już tyle czasu, a ja teraz dopiero się dowiedziałem o tym, że to coś takiego jest. No dobra. No widzisz, no to nieźle tutaj na baza, nie? A tu co jest? Tutaj, oj, tam nie wiem, czy masz wchodzić, tam jest, tam nie wchodzimy. To jak nie wiesz, czy mogę, to muszę. Nie, jeszcze psu, tylko nie to. Dobra, to nie wchodzę tam. Nie no. Dobra, wejdę sobie tam poza odcinkiem. Dobra. Nie no, słuchaj, dobra, bo mówiłeś coś, gdzie ty poszedłeś? Wiesz co, ja wyjdę, wyjdźmy po prostu, ja też wyjdę innym wyjściem, takim specjalnym. No dobra, to ja wyjdę tędy, bo ja już tam się nie będę ładował do środka. Ale mówiłeś coś o tym, że Yeti jest dla ciebie zły, bo Paliona coś tam. Tak, Palion po prostu uciekł z więzienia, nie? No i ja jako policjant kazał mi go złapać, nie? A wiesz co ja mu powiedziałem? A ja mu powiedziałem, że no, niby go złapię, ale nie śpieszy mi się. I no oczywiście nie powiedziałem mu tego, że się. A chcesz go złapać w końcu, czy nie chcesz? Nie, wiesz co, bo mnie po prostu wkurzył ten Yeti. Ten Yeti mnie wkurzył, jest niefajny. Okej, czyli jakby nawet na rękę jest mu robić na złość teraz tobie. Tak. Okej. No to ja widzisz, trafił swój na swego. Prawda, witaj kolego, no. O, dokładnie tak. No więc czekaj jeszcze raz. Taki jest plan. Podsumowując, przemyślmy właśnie to, jak chcemy to zrobić, czy jak. Dobra, więc podsumowując cały plan. Idziemy do bazy Yetiego, tej oczywiście tam, w której ja byłem kiedyś więziony, tam. Tak. Idziemy tam, wchodzimy, ale oczywiście wejdziemy sobie jakimś bocznym wejściem, nie głównym, bo ryzykownie jest wchodzić głównym. Wejdziemy takim bocznym wejściem, ja wiem jakim. Wchodzimy do środka, przeszukujemy, jeśli nas Yeti znajdzie, to ty mówisz, że przyniosłeś mnie, bo ja tam do więzienia idziemy. No i tyle, a jeżeli nas nie znajdzie, to po prostu wychodzimy i bierzemy to, co znajdziemy, chyba że nie znajdziemy nic, no to wtedy jest porażka. No dobra, podoba mi się to, z porządku. Jest, tak, piszesz się na to? Tak. No to bardzo tak. Dobrze, ja dziękuję, cieszę się, że mogę na ciebie liczyć, naprawdę. Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego, wiesz? No mówię ci, słuchaj, piąteczka. Przytulasek. Miś. Dobrze. No i fajnie. Bardzo dobrze, no to dawaj, to lecimy w takim razie w tą niesłychaną podróż. Czekaj, czyli gdzie jest to wejście, bo ja już... Tu bokiem, musimy przejść tutaj. Ja nie wiem, czy ty wiesz w ogóle o tym wejściu, mam nadzieję, że ty... To jest jakaś taka tama, co jest? Tak, znaczy to akurat tutaj już jest bardzo długo, tylko choć boczne wejście, to nie wiem, jeszcze daleko jesteśmy od niego. Masz elitrę? Ja mam elitrę, ale niestety tylko jedną, ale mogę. No dobra, ale ja mam, no patrz. Okay. Szybko chodź po... Ej, akurat się ściemniło, no ale dobra, tu podlecimy sobie kawałek. O, tu możemy na przykład wlecieć, patrz. Tu jest wejście do bazy Yetiego, a nawet nie wiedziałeś o tym chyba, co? Znaczy, wiesz co, wiedziałem, że jest jakieś takie boczne, tylko właśnie nie wiedziałem, którędy. No to ale tędy. Tutaj? Pierwszy raz to widzę, bez kitu. Ale nie, to jest, a bo ty może nie kojarzysz tego wejścia, ale to jest to wejście, które zrobiliście mi, żebym ja mógł uciec z tego więzienia, pamiętasz? Aha, tak. No, to jest to. Ja nie mogę, mam krótką pamięć, wiesz o co chodzi? No, rozumiem. Nie, tutaj ja nie mogę jakieś przejścia. Tak, bo tutaj, patrz, bo tu można to zamienić, nie, i ogólnie... Jest takie do wyboru, w którą stronę, ale dobra, nieważne. Chodźmy tu, przejdźmy do środka. Pamiętaj, że jeżeli Yeti nas złapie, zauważy, no to od razu mówisz, że masz mnie jako więźnia i mnie przeprowadziłeś, jako więźnia, no ale będziesz musiał wtedy wlecieć do więzienia. Ale nie? To no, czekaj, nie ma takiego... czekaj, musimy zrobić jedną rzecz. Ja muszę tutaj zostawić itemy w takim razie. No, najlepiej. Bo nie chciałbym ich stracić, nie? Więc zostawiam tu itemy. Zostaw. I ewentualnie jak będziemy wracać, to je zabierzemy. Możesz mi też żarcie trochę. Łeb. Albo zabiorę sobie trochę żarcie. Ja tu mam. Ja tu mam troszkę, ja zabiorę sobie tak z 5 chleba. Okej. Okay. Jak uważasz? Jestem gotowy. Tak będzie... Dobra. Fajnie dobra, to dawaj. Lecimy w takim razie tam, musimy wejść do środka i szybko przeszukać. Tam, znasz to miejsce jakoś tam dobrze, skrzynki poulokowane tak, i tak dalej? Tak, no ja tam byłem parę razy, powiem ci, nie tyle razy co w więzieniu, ale też coś mniej więcej znam. No dobra, no to dawaj. Co to jest za... Aha, dobra, nieważne. Tu jest takie przejście, no musisz iść pierwszy, bo musisz rozwalić tam takie coś, bo ja nie mam czym rozwalić tego. A, tylko czekaj, muszę się... Dobra, no bo ty lekko gruby jesteś, no. Jest okej, jest okej. Ja wiem, okej, ale proszę mnie nie wyzywać, dobra? Ja tutaj naprawdę... Ale, no dobrze. No dobrze. No właśnie, nie, ja, ale ja nie chciałem wyzywać, no co ty robisz, no? No już od grubych do mnie, ja nie wyzywam od grubych. No i proszę, pyk, o pięknie. Dobrze, no widzisz, jesteśmy w środku i bardzo fajnie, dobra. I teraz tak, co my tutaj mamy? Ty, tu jest dziura, tu jej nie było. Mi się to kojarzy, ja cię kręcę faktycznie i tutaj coś się zmieniło jeszcze? Nie. No chyba nie, ale czekaj, tu jest skrzynka, ja bym chciał ją otworzyć. O dobra, nic tam nie ma, okej, dobra, może tutaj nic nie ma. Miejsce dla Szczypsona, to jest dalej nieprzerwanie dla mnie, ja tam nie chcę wchodzić. No tak, specjalnie dla ciebie, więc musisz być bardzo ostrożny. Ja tam nie chcę wchodzić. Dobra, idziemy na górę, zobaczmy skrzynki jakieś magazyny i tak dalej. Tutaj. Szukamy jakiejś tajnej informacji, to jest... Ej, co tu się stało? Jo! Ej, co tu od... Halo? Tego tu nie było, stary, tego tu nie było. Ej, dobra, ja nie wiem, ja nie wnikam. Ała, ja ała. Nie wnikam.
Dobra, to tu jest jakiś. Nie, no nic tu nie ma, dobra. Dobra, wychodzimy stąd. Czekaj, nie mogę stąd wyjść, nie mam jak się rozkopać. O, czekaj, już ci pomagam. Uwaga. Okej. Dobra, okay, świetnie, dzięki. Dobra, wejdźmy na górę. Mam nadzieję, że tutaj nie jest zamurowane w żaden sposób. Dobra, jest git. Dobra, i teraz na spokojnie, tak żeby nas Yeti nie zauważył, jeśli tutaj jest gdzieś w ogóle. Dobra, wchodzimy do środka. Ja się ogleję na shifcie, tak, żeby było, że jestem więźniem, nie? I smutny jestem. Tak. Dobra, tu jest. Ten, dobra, przeszukajmy wszystkie pokoje może, przejdźmy najpierw tu. Na spokojnie, tak, na chillku. Szukamy jakiejś informacji, tu nic nie ma, tu jest pustka totalna. Weźmy tu, o, tu w tych skrzynkach to coś musi być. Pokaż, tutaj dalej jest, ej, a jakby, o kurde, Milki do, tutaj jest dołożona, widzisz to? O, faktycznie, no. Tego tu nie było. O nie. Na wolności zdrajca, o kurcze. A gdzie, właśnie, a co z palionką? I palionki, no właśnie, palionka to ma taki problem, że ona chyba dalej z Yetim jest, coś tam kombinuje. Ale ja jej już tak dawno nie widziałem, serio, mega nie, dawno. Nie, ja ostatnio. Ja tak? Ostatnio aha, okej, okay, czyli żyje. Dobra, czyli jest wszystko z git, okej, no to najważniejsze, dobra. Bo jakieś komputery. Tak, no. O, tu jest, czekaj, a co to jest? Czekaj. Ej! Ja szczepcząc członek nie, a dobra, to ja napisałem, a w drugiej, co to jest? Ej, czekaj, co? Czekaj, jakaś książka, hej ty sorki, ale nie przyjdę na twoją stronę. Ty za to możesz przejść na stronę Palionowa, Milki? Co? What? Ale dlaczego taki prezent został tu zostawiony, widzisz to? What? Nie, moim zdaniem musimy to zabrać. Konfiskujemy to. Co ty na to? Nie, ja bym to gdzieś schował najlepiej, nie? Ja zostawiamy myślę, że... to tu. A nie, ja wiem co to jest, dobra. Dobra, ja wiem co to są za rzeczy, wiem dlaczego tutaj Milki przyniosła. Nie, to musi tu zostać. Ej, tu jest jakaś jest książka. Co to jest? Kordy tu są jakieś. 42898 minus 196. Ale może to jest, wiesz, może to jest jakaś... Wiesz co, ja mam pomysł. Zróbmy tak. Skopiujmy tą książkę. W sensie, albo kordy, zapisz kordy. Masz gdzie zapisać te kordy? Zapisz. Albo ja zapiszę. Na czacie? Nie, bo wszyscy to zobaczą wtedy. Albo... Nie można tego tak zrobić, czekaj. Ja ogarnę jakąś kartkę, czekaj chwilę. Dobra, stary, zapiszę to w telefonie, bo to jest jedyny sposób, żeby coś zrobić, więc jest tak. 4, 2, 8, to jest jedne kordy, drugie są 9, 8 i trzecie minus 196. Dobra, zapisałem to. Musimy takie rzeczy mieć zanotowane, bo no, nigdy nie wiadomo, czy to się nam przyda, czy nie. Tutaj nic nie ma, tu jest jakaś książka znowu, ale... Ojej, przepraszam, ale to są jakieś takie dziwne rzeczy. Ja już to widziałem kiedyś, to nie jest to. Dobra, musimy znaleźć dalej coś. Czekaj, chodź tutaj. Może tu coś przeszukamy. Tutaj coś jest. Nie wchodzić, bo pożałujesz Yeti. Co to jest? To jest tutaj dyskoteka. Tutaj Yeti normalnie słuchaj piosenek Paliona słuchał. Aha, no to nie, to ja to nie chcę wchodzić. Nie, no możesz tam wejść, to jest dyskoteka normalna, no, nie? Ale tu faktycznie słuchać piosenki Paliona? Nie, to musisz puścić piosenki Paliona, to nie mam, działa tak. Mam temat... Na temat lalki? A, to tak, tu już w ogóle, ja cię kręcę, takie, ty, dobra, ty nic nie wiesz. Dobra, wiesz co, jak ja czytam na temat lalki, to mi się przypomina matura, ja nie chcę, wyjdźmy stąd, bo ja mam nieprzyjemne flashbacki mam, dobra, tutaj sprawdźmy jeszcze, czy tutaj coś jest, tu jest jakaś skrzynka i chyba nic więcej tu nie ma. Nie widzę. A za obrazami, myk, nie, za obrazami nic nie ma. Halo, dzień dobry, jakiś obraz. Tutaj jeszcze tu sprawdzę, za obrazami, nic. Kurczę, nic tu nie ma, bzyku, znaj, poszukaj coś, nie wiem. Nie, no wiesz tu, co, tutaj pod byłem. Tym? Co, gdzie jest? A no, tu? Co tu jest? Ja tutaj szpiegowałem tego, Yetiego. Tam jest pustka drewna i tyle w sumie. Taka mini baza, mini aha, base. No dobra, czyli tam nic mini nie ma, okej, okay, czyli tego Yeti nie mógł odnaleźć. Ej, tu jest jakaś skrzynka. Pod łóżkiem. Serce Yetiego. Widzisz to? Tak. Czekaj, przeczytam to. Uwaga. Zagadka. Ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu. Ukryte pod domkiem, przykrytym ziemią. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają, tam, gdzie zmrożone serce chowają. Co? Co kurde, weź to przeczytaj jeszcze raz. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Nie chcę spać, no. Dawaj. Ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu, ukryte pod domkiem przykrytym ziemią. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają, tam, gdzie zamrożone serce chowają. Ej, nie o wiem, co nie, chodzi, nie, stary? Nie rozumiem. Ja muszę, zabieram tą książkę, to ona mi się może przydać, stary, do czegoś, ale jakieś zamrożone serce? Czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że Yeti ukrył jakby swoje serce gdzieś na Palionowie, czy jakby gdzieś, znaczy może nie gdzieś na Palionowie, ale gdzieś po prostu tutaj ukrył swoje serce?
Ej, to jest stary podejrzany, dobra, stary, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. No właśnie, nie ma tego na razie, dobra. Na razie nie ma go, no na całe szczęście, że tu nie przyszedł. Ale dobra, musimy szybko się stąd ewakuować i jak najszybciej sprawdzić, o co z tym chodzi, stary, bo to jest mega podejrzana książka ogólnie. Serce Yetiego, stary, czy to oznacza, że jeżeli byśmy znaleźli to serce, to moglibyśmy zacząć go kontrolować na przykład, czy coś takiego? Ej, nie wiem o co chodzi, ale podoba mi się. To było mega potężne, nie? Dobra, uwaga, ja masz tutaj crafting. A, bo dobra. Ej, co jest? O, dobra, zbagowany byłem lekko. Dobra, idę. Zamurowałeś? Dobra, świetnie. Jezu, dobra, i uciekamy. I nie złapał nas Yeti! No, jej. Jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo może jeszcze po drugiej stronie tunelu będzie, aczkolwiek teraz już, on teraz chyba już nie wie. Masz czas, on chyba nie masz wie w ogóle o tym tunelu, wiesz? Tak mi się ja wydaje. Ja czuję, ja wiesz co, ja mam wrażenie, że już nas nie zły up i po prostu on, no mam nadzieję przynajmniej. To dobra, masz nadzieję, cieszę się, bardzo pozytywne już myślenie. Już jest zamknięte, tutaj już nie Ej, ma Yetiego. Gdzie jest moja skrzynka? O dobra, Jezu, się wystraszyłem. Ja cię kręcę, weź mnie, nie strasz, to by było straszne. Stary, już myślałem, że ktoś tutaj był i mi zabrał te rzeczy, nie? Okazało, to by się naprawdę złe rzeczy działy wtedy. Ja już myślałem, że już straciłem wszystko. To już mi się popłakał, nie? Jakby się okazało, że Yeti wszedł tędy. Zobaczcie, ja muszę zagarnąć szybko tutaj ekwipunek. Tak, żebym to miał poukładane. Myk. Tutaj tak. Coś takiego. Dobra, potki na niewidzialność. Książki tutaj tak. Wiadro. Albo tak. O, dobra. Jestem gotowy. Można lecieć. Okej, no dobra. Wychodzimy stąd jak najszybciej, ja już tutaj nie chcę przebywać ani chwili dłużej. Jedyne co wiemy to to, że jest jakiś jakieś serce Yetiego tutaj. To jest ciekawe bardzo, bardzo, że tak powiem, bardzo ciekawy trop, który przydałoby się zbadać na pewno. Więc co, no słuchajcie widzowie, będziemy to sprawdzać na pewno w następnym odcinku. Ja muszę tu skontaktować się też z Emilią, jestem ciekaw czy ona coś wie na ten temat. Gdzie ty jesteś, bzyku? Tutaj, za tobą, już. Ja nie mogę, się wystraszyłem, że ci gdzieś tam ten. Ty też się pozastanawiaj nad tym, o co chodzi. Jeszcze raz to przeczytajmy może, żeby tak być pewnym. Tak. Ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu. O co tu może chodzić? Nie wiem, dobra. Ukryte pod domkiem, przykrytym ziemią, czyli prawdopodobnie gdzieś pod ziemią to będzie. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają, tam, gdzie zmrożone serce chowają. No. Nie wiem, stary, totalnie, mega dziwna zagadka, ale wydaje mi się, że rozgryziemy ją. No nie było jeszcze rzeczy, której byśmy tutaj nie rozgryźli, więc myślę, że i to rozgryziemy. W każdym razie, to by było tyle na dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo, widzowie, widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa!